Panie marszałku, panie premierze, Wysoka Izbo. Polityka historyczna państwa polskiego jest bardzo ważnym filarem, elementem funkcjonowania naszej ojczyzny, o czym niestety zapominali nasi poprzednicy. Cieszę się bardzo, jestem dumna, że to właśnie rząd Prawa i Sprawiedliwości i pan premier Gliński tak mocny nacisk kładzie na właśnie przywracanie tego, o czym nie pamiętali decydenci z Platformy i z innych opcji politycznych. Panie premierze, chciałabym tutaj panu bardzo podziękować za troskę i otoczenie opieką wielu muzeów, między innymi na Opolszczyźnie. Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach to dobry przykład. Od stycznia 2018 roku jest współprowadzone, współfinansowane przez Ministerstwo Kultury. A to wiąże się z ogromnym, szanowni państwo, wsparciem finansowym. Ale to nie wszystko. Dzięki staraniom Ministerstwa Kultury, pana premiera, w końcu ziści się marzenie wielu środowisk kresowych na Opolszczyźnie. A mianowicie powstanie w Brzegu. Dziękuję serdecznie pani poseł, zgodnie z umową, dziękuję pani serdecznie. Pani poseł, dziękuję bardzo. Pani poseł, dziękuję pani bardzo.